Tak, no tutaj zdecydowanie możemy powiedzieć o takiej podwójnej moralności. Oprócz tego starszego pokolenia, które głosuje na PiS, jest również już to młodsze pokolenie, tak, które ma zdecydowanie bardziej liberalny stosunek do seksualności i różnych zachowań seksualnych, w tym między innymi seksu przedmałżeńskiego. Jednak seksualność jest upolityczniona, bo z jednej strony czegoś nam nie wolno, tak, ktoś nam mówi, że nie, a z drugiej strony osoby same tak robią. Jak najbardziej, no jak można w ciemno coś kupować? Mój stosunek do seksu przedmałżeńskiego jest niezwykle pozytywny. Nie, no mój pogląd na temat seksu przedmałżeńskiego jest bardziej niż entuzjastyczny. Nie uważam, że jest to coś, czego powinniśmy się wstydzić. No myślę, że trzeba spróbować wcześniej, więc nie, jest to całkowicie naturalne. To, co natomiast te badania obnażyły, to taką trochę dwulicowość tego elektoratu. Głównie jednak PiS-u, który, no choćby weźmy seks przedmałżeński. PiS, jak wiadomo, uważa, że jest to niedobre. Takie zachowania nie powinny się odbywać. Natomiast już jego wyborcy, ponad połowa tych wyborców, uważa seks przedmałżeński za dobre doświadczenie. Tak, no tutaj zdecydowanie możemy powiedzieć o takiej podwójnej moralności. Przede wszystkim dlatego, że no właśnie, zwolennicy PiS uważają, że seks przedmałżeński jest dobrym doświadczeniem. Jednocześnie cały czas, pomimo tego, że wyborcy, zwolennicy mają konserwatywne podejście do seksualności, tak zatem powinni się teoretycznie przynajmniej stosować do tego, co mówi im Kościół, do tego, co mówią i w jaki sposób zwierzchnicy, a z drugiej strony robią zupełnie inaczej. Tak? Także tutaj można zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Między innymi pierwsza rzecz jest taka, że oprócz tego starszego pokolenia, które głosuje na PiS, jest również już to młodsze pokolenie, tak, które ma zdecydowanie bardziej liberalny stosunek do seksualności i różnych zachowań seksualnych, w tym między innymi seksu przedmałżeńskiego. Natomiast druga rzecz jest taka, która mam wrażenie bardzo z tych wyników bije, to, że właśnie seksualność jest u nas upolityczniona, tak? Bo głośno mówimy o tym, że seks przedmałżeński jest nieakceptowany, że osoby nie powinny tego robić, że w jaki sposób osoby, które się decydują na tego typu zachowania, stoją w opozycji do wartości tradycyjnych, do wartości religijnych, które są nam wpajane, tak? A jednak mimo wszystko takie zachowania mają miejsce, tak? Więc absolutnie tutaj możemy podkreślić to, że jednak seksualność jest upolityczniona, bo z jednej strony czegoś nam nie wolno, tak? Ktoś nam mówi, że nie, a z drugiej strony osoby same tak robią. Podobnie sprawa wygląda z edukacją seksualną, tak? Bo według tych badań niezależnie czy, jakby większość elektoratu, niezależnie czy to PiS-u, czy SLD, czy PO, uważa, że taka edukacja powinna być, tak. że jest potrzebna. Tymczasem w ogóle tego nie słuchać z mównicy i nie widać po wynikach głosowań w Sejmie. Absolutnie, to jest bardzo ciekawe. Ten wątek jest bardzo ciekawy. Przede wszystkim dlatego, że ponad 80% zwolenników PiS, jak wynika z tego badania, jest za tym, żeby wprowadzić obowiązkową edukację seksualną w szkołach. Jeśli chodzi o los zwolenników PO i SLD, to ten procent przedstawia się w granicach mniej więcej 90%, jeśli nie więcej. Zatem dlaczego, jeśli przychodzi do głosowania, tak? Jeśli przychodzi do tego, że trzeba zdecydować o tym, czy ta edukacja w szkołach ma mieć miejsce, czy nie, to jednak jest ogromny sprzeciw i nikt nie chce się zgodzić na to, żeby ta edukacja seksualna miała miejsce. Zresztą na konferencji wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie i dyskusja na ten temat była gorąca. Padały pytania z sali, co należy zrobić, żeby tę edukację seksualną odpolitycznić, żeby jednak młodzież dostęp do edukacji seksualnej miała. Tak? No niestety, ale nie padł żaden konkretny pomysł na to, co można zrobić. No oczywiście można spróbować złożyć jakieś petycje do Sejmu po to, żeby było głosowanie, no ale pytanie w ogóle, co to zmieni, tak? Więc jeśli
posłowie, posłanki PiS mówią o tym, że edukacja seksualna jest niepotrzebna, bo najlepiej to robią rodzice, tak? A jednocześnie osoby, które wypowiedziały się w tym badaniu, zgłaszają taką potrzebę, to świadczy to właśnie o tym, że rodzice bardzo często nie są w stanie przekazać tej wiedzy dzieciakom i chcieliby, żeby szkoła im pomogła. A politycy pozostają na to głusi. Tak. Tym niefajnym akcentem kończymy tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję. A Was zachęcam, piszcie do nas na dobryseks@agora.pl. Do zobaczenia.